Koale to są jednak, kurczę, okropne zwierzęta. Proporcjonalna wielkość mózgu koali w stosunku do reszty jej ciała jest jedną z najmniejszych wśród ssaków. Dodatkowo ich mózgi są gładkie. Mózg jest pofałdowany, jak wiemy, po to, żeby zwiększyć przestrzeń użytkową dla neuronu. Jeśli pokażesz koali liście zerwane z drzewa i położone na płaskiej powierzchni, koala nie uzna ich za jedzenie. Koale są zbyt głupie, żeby dostosować swoje nawyki żywieniowe do radzenia sobie z jakimikolwiek zmianami. W pomieszczeniu pełnym jedzenia mogą one dosłownie umrzeć z głodu, ponieważ ich mózgi są tak niezdolne do radzenia sobie ze zmianami. To nie jest raczej cecha zwierzęcia wygrywającego w życie i w walce o przetrwanie, skoro już o głupocie jedzeniu. Jednym z możliwych powodów, dlaczego ich płaskie mózgi są tak prymitywne, jest fakt, że liście eukaliptusa, nie dość, że są trujące, jedyna rzecz, którą wpierdalają, to jeszcze praktycznie nie posiadają wartości odżywczych. One zwyczajnie nie pozyskują z nich dość energii, by myśleć. Przesypiają więcej niż 80% swojego pierdolonego życia, kiedy nie śpią. Jedyne co robią, to jedzą, srają i czasami wrzeszczą, jak małe posrane demony. Skoro liście eukaliptusa mają tak niską wartość odżywczą, kochane misie koala muszą je fermentować w swoich bebechach przez całe dnie. Wśród ssaków proporcja ich układu trawiennego w stosunku do całego ciała jest jedną z największych. Wiele gatunków roślinożernych ssaków jest przystosowane do radzenia sobie z niesprzyjającymi roślinami działającymi na ich zęby. Gryzonią na przykład. Zęby nigdy nie przestają rosnąć. Niektóre zwierzęta mają zęby umieszczone tylko w dolnej szczęce i miażdżą tkankę roślinną na swoich wzmocnionych podniebieniach. Jeszcze inne mają powiększone zęby trzonowe, żeby bardziej efektownie mielić sobie roślinki. Koale oczywiście nie są wyjątkiem. Kiedy ich zęby zamienią się w pył, rozwiązują sytuację w bardzo prosty sposób. Po prostu zdychają z głodu, ponieważ są absolutnie beznadziejnymi zwierzętami. Jako ssaki koale karmią swoje młode oczywiście mlekiem. Warto zaznaczyć, że wśród ssaków dają najmniej mleka w stosunku do wielkości ciała. Kiedy młode musi przejść z bogatego i pożywnego pokarmu, jakim jest mleko na liście eukaliptusa, rośliny, która wyraźnie daje znać, że nie chce być jedzona, okazuje się, że nie jest to do tego w ogóle przystosowane, ponieważ nie ma w swoich jelitach flory bakteryjnej niezbędnej do strawienia tego badziewia. Rozwiązanie? Młode zaczyna całkiem dosłownie polegać na dupie swojej matki, która musi wystrać trochę mniej strawionego eukaliptusa. Później sobie to ze smakiem sączy. Dzięki temu może zacząć przystosowywać swój układ trawienny do tej wspaniałej diety. Oczywiście młode mogły też łyknąć trochę sików, bo jego matka najpewniej nie trzyma odpowiednio moczu. Czemu? Bo prawdopodobnie cierpi na jakąś chorobę weneryczną, podobnie jak reszta tych zwierząt. Na niektórych obszarach zachorowania to jakieś 80% i więcej! Bo widzicie, jedną z aktywności, na jakie koale poświęcają swoją cenną energię, są gwałty. Mimo iż koale rozmnażają się sezonowo, samce albo nie wiedzą, albo mają to totalnie w dupie i po prostu gwałcą samice niezależnie od tego, czy akurat jest w cyklu. Jeśli samicy przyjdzie do płaskiego mózgu się bronić, samiec może zachcieć zrzucić ją z drzewa i spaść razem z nią oczywiście. Co prowadzi nas do ostatniej ciekawostki o mózgu tego gatunku idiotu. Koale mają nadprzeciętną ilość płynu mózgowo-rdzeniowego w tych paskudnych łbach. Mają tam dużo miejsca, które zaoszczędziły na neuronach. Czemu mają go więcej? By chronić swoje mózgi przed urazami na wypadek, gdyby spadły z zastranego drzewa pełnego toksycznych, bezwartościowych liści. Zwierzę tak zajebiście głupie, że ma wbudowany w mózg swój własny mały hełm bezpieczeństwa. Jak ja ich kurwa nienawidzę!